Cześć, witajcie, z tej strony Dekosiarz, witam was w kolejnym odcinku zagrajmy w Modbait Warband. A więc kontynuujmy. Ostatnio sobie porowaliśmy na Korsarzy, czyli jakieś 12 godzin temu. Znaczy dla mnie 12 godzin, u was nie wiem, pewnie wrzucę jakiś miesiąc później, tak, ja tak wrzucam. Na pewno, tak. Zobaczmy nasz oddział. Mamy tutaj kilka. Mamy troszkę kawalerii, ją ustawimy troszkę wyżej. Jako myśliwym, troszkę w górę. Chcemy mieć tych najlepszych najwyżej. Czyli zawsze na początek, tylko piechur myśliwy, dobra. Przyników troszkę w górę, dobrze. Ja lubię być poukładany tutaj. No i co? No i musimy zbierać naszą sławę. Musimy mieć wskaźnik honoru, reputację. O, to 100. Tak, morale to się jeszcze. Mam wielkość ostatnie wydarzenia. Plus 8, bardzo dobrze. Różne rodzaje jedzenia, dowodzenie. Tylko rozmawiam, a to z czasem mi minie, bo to i tak wiecie, jak to działa. Znaczy, wiem, że nie wiecie. Znaczy, że ja wiem. Ha, 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 ha. To potrzebujemy więcej tych. Więcej reputacji, żeby się dostać do tego. Czy naprawdę możecie napisać czasem w komentarzu, co chcielibyście? Dobra, naprawdę, ja się nie obrażę. Aczkolwiek widzę, że moje filmiki z Urbenda mają dość dobrą, sporą oglądalność. Królestwo Wejgrów i Knat Krojewicki zawierają pokój. O, coś nowego. Już się nie będą tukli. Ej, no, nie ma żadnego korsarza. Korsarza. Wiecie co, może pojedziemy tam do Saragoty? Ja już mam pomysł, co zrobimy. O, wante korsarzy, świetny. Może ich złapiemy. Aczkolwiek wątpię. Gdzieś ci jadą, słuchaj. O, dużo ich tam jedzie, no. Werczek. Już pojedziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Muszę przyznać, Uskur i Kudar. Spoczko. My się wrócili, tylko ja tam dojechałem. Jeść na rynek? Nie, to chcę. Dużo tego nie zostało, a pieniędzy też nie. Odwieźć tawernę na pewno. Chciałbym tutaj zobaczyć. Co jest? Był bohater pośredniego kupów. Wędrowny skald. Od niego możemy się nauczyć wiersza. Fechmistrz. Imira. Imira. Podróżnik. Od niego możemy się dowiedzieć, gdzie to aktualnie przebywa. Jakiś lord. O. Farmer? Chłop, świetnie, lubię tę misję. Tak możemy szybko. O co chodzi, dobry człowiek? Tej naszego gościa ukryła się grupa bandytów. Zbierają wszystko, co mamy, zmuszają nas do usługiwania im i czynią wiele krzywd. Jeśli ktoś z nas choć zaprotestuje, natychmiast zostaje zabity. Nasze życie stało się nie do zniesienia, że ryzykowałem życie i czekłem, by znaleźć kogoś, kto nam pomoże. Dlaczego nie udasz się do lorda, do którego należy wasza wioska? Powinien rozprawić się z tymi łajdakami. Tak, zrobiłem panie, ale ludzie naszego lorda nie pozwolili mi się z nim zobaczyć. Powiedzieli, że ma ważniejsze sprawy na głowę oraz za sam. Powinniśmy rozwiązywać nasze problemy. Proszę, panie, wyglądasz na mężczyznę pełnego chmielu. Dobrego pewnika, bez wątpienia masz wielu przyjaciół oraz żołnierzy. Jeśli ktokolwiek może nam pomóc, to tylko ty. Dobrze, pomogę wam. Gdzie leży wioska? Niech Bóg cię błogosławi, panie. To się wioska to Rubel. Leży niedaleko stąd. Może jaka faza. Rubel. Spoko. Zawsze lubię. To jest jedna z moich ulubionych misji. Jeszcze jest bardzo fajną misją. Szkolenie chłopów. I później trzeba odeprzeć 19. Dobrze. Troszkę kawalerii. Oni są fajni, bo zamiast... Kawaleria za mną.
ilość naszych chłopów w sumie zmiotła ich z powierzchni ziemi. Liczę na to, że będą jacyś Ja go zabiję! Jo! Ja go zabiłem! Jo! Tylko jo! Nie więcej! Jo! Ja go zabiłem! O, nasze straty! Brak farmerzy, tam ciur z farmerami. I to jest bardzo fajna opcja, możemy zabrać to, co nam się należy i czasem możemy nic nie dostać. Tak. I możemy też odmówić, mówiąc, że potrzebują tego, tych rzeczy bardziej niż my. No i to da nam honor, to się przyda. Będziemy lepiej... już zwerbujemy. W sumie kupimy od nich zapasy, bo... Zapalnie, no właśnie, nic byśmy nie dostali. Myśliwy łucznik, piechur... Wojownik, łowca główny, nadzorca tych, to jest bardzo dobra jednostka. Tak. O, mamy level. Dowodzenie. Zainwestujemy w to, bo wiem, że będziemy... Pójdźmy sobie w siłę uderzenia, bo aktualnie nie dajemy się za bardzo trafić. Broń drzewcowa, to będzie włócznia, co chciałbym sobie maksować. O Jezu, nie. Dobra, to szybko zrobię. Gotowe. No. Mój stoper. Włączyłem go w ogóle, czy jestem głupkiem? Włączyłem. Widzicie? Włączyłem stoper. Jak ja jestem fajny. Przepraszam, że tam czasem usłyszę takie zaciąganie tego, bo mam katar. Łapać gnoja! Chuj, no dupa. Nieważne. Saragot, idziemy do karczmy. Odwieź. Dzienny trening, fajnie. Pośrednik okupu, nie mamy aktualnie żadnych jeńców, ani więźni. Tutaj coś jest alien. Bunduk, tak? Bunduk, tutaj nie. Może zaczekamy na ranek. Świt wczesny ranek, dobrze. Przespaceruj się po ulicach. Nie wiem, czy nas puszczą z koniem. O, świetnie. Czasem nas nie wpuszczą po prostu, ja nie wiem dlaczego. Musimy chyba w dzień przyjechać i chciałbym znaleźć mistrza gildii, który jest tutaj. Witaj. I teraz tak, chciałbym kupić kawałek ziemi. Nie, to jest stratne. No to jest. Chwila, nie. To będzie, no to już jest taki dobry zysk, ale jeszcze nie. Garbary. O, to jest świetne. To bym chciał garbarnię pewnie postawię. Wytwór winogron. Szkórę winogron. O Jezu, nie. Co tu jeszcze jest może? Narzędzia i przedmioty to jest też dobre, ale... Są lepsze. Farbować te... O! Boże, 10 tysięcy, tak? A na garbarnie 8 tysięcy. No to są już takie sumy solidne. Doskonale, jak robisz co zabrać książę po okolicy, próbuj pewnie okraść kolejnych dobrych ludzi, zabij lub schwytaj tych bydlaków, nie obchodzi mi coś. No, spoko. Zawsze coś tam z miastem, gdzie mieli lepsze... O, spierść. 3-1... A, tych spoko. Oni się mogą trochę rozbiec. Już się rozbiegli. Fuck! No jaki wstyd! Żadnego nie złapiemy. A jak nie zrobimy zadania, to ten... Król Ragnar po narazie przy... Tak, jesteś głupi Ragnar. Oj, Ragnar. On poszedł gdzieś... Czekajcie, coś... O! Widziałem! Aha, tu widzę.
No fuck! Zwiali mi! Będziecie zdychać z głodu. Nie obchodzi mnie, że nie macie nic do jedzenia. Co pasy? Jezu, nic nie mają. Dobra, idziemy tutaj. Znowu umowę. O, kiełbasa, dobra. Chleb, dobra. No chyba chrzanicie, że ja nie mam tyle hajsów. Jezu, nie mam hajsów. No to, żebym się wpakował. Najtańsze co macie. Zresztą, chyba sek picie ludzie. Dwa chlebki. Dobra, szukamy korsarzy. Nieważne co się dzieje, ja muszę coś zarobić. O ludzie, bez jaj. Ej, może ty masz jakieś fajne questa ze zbieraniem podatków. No stój, śmieciu! No co za śmieć? Masz dla mnie jakiś... Mam problem z... O, spoko, tir... Ale pełno, dobra. Już tam jedziemy. Przejdź do tej drogowski. Ten koniec do dupy. Wydaje mi się, że to mamy kolo. No dalej se stanąć, jełopie, nie mogłeś. To za wsiur skończony. Rozwalę mu łeb. Przysięgam. Ale wioska ładna, no nie, no to są... Moim zdaniem są bardzo ładnie mapy. Dobra, najdź z konia. Kulawa się odwalnie. No cześć, kolo. No, nie mam problemu. O, skór! No nie był mój! Jezu, zabiłby mnie! Jaki gościu propsy ma. Okej, okay, odejdź. Ja wiem, że mnie nie lubicie. Ja też was nie lubię. Informacje. Grabieżcami. 16 dni. No ale oni mi spieprzyli, no! Jezu! Jarhead. Nie ma nikogo. A gdzie ten gnoj? Grupa deserterów, o! Fajnie! Gdzie oni polecieli? No! Spieprzyli mi! Gdzie pojedziemy do Dihrim? A przy okazji zahaczymy o ten zameczek. Nie ma nikogo. On gdzieś w tą stronę jechał. Jezu! Ci królowie, czy ci tam jarlowie, oni się tak... Kur! Czekaj, ja mam z nimi wojnę. Orzesz w dupę. Podjedziemy lekko. Skubańcy. Dobra, spieprzamy sobie. Nie, kolo, spoko! Dobra, bo ze zbrojnymi bym sobie nie poradził. Ja piżdżę. Aha! Aha! Jestem taki biedny. Ej, bo ja to już tak z tą hasą, że... Jak nie znajdę gościa na czas, to będziemy mieli problemy. A że już nie mamy nic do jedzenia, to jeszcze... Ja... Cześć. Jeszcze nigdy nie byłem bankrutem. Chcę coś zapytać, poszukiwam. I teraz co był Hede? Jelbelgi, dobra. Odejdź nieopodal Jelbelgi. Ale wioski, tak? Bo ja nie wiem, coś tam napisał. O! O świetnie, może się jeszcze dołączymy do walki? Tak! Zaatakuj wroga. Ludzie, dobra. Dostajemy zawsze jakieś tam propsy. Grubo.
Taki dumny, cwanie. No i chyba nie będą chcieli zaatakować. O, w dupę, aż raz wyciulo, gościu. Dobry kolor. Ale masakra. Nie, chyba ze trzech zabiłem. To mi się wydaje przynajmniej. Chłopca raniono, dobra, zabity. Raniono, rozgromiono. Dziękuję za pomoc, panie. Ratujesz nam życie, trzeba byśmy szukali. Wiem. Jest. Będzie hajs. O, fajnie. Ale fajnie sprzedam. Coś golda też dostałem. 18 denarów. Kapitanie, to przyjemność z tobą do boju i takimi ludźmi, jak wiem, że wy się ludzie. Zawodowy żołnierz, nie ruszę też tak szybko jak. I doskonale wie, jak ważne jest utrzymanie szeregu. Wiem, że to była doskonała decyzja, tylko się bardzo dobry. Żajebiszcze. Teraz rura do. Nie! Chwila! Mama. Jeśli chodzi o to zadanie. Okej. Wiem, że nie mam nic do jedzenia. Jak się tym przejmujecie, Jezu. Nie ma jedzenia, nie ma jedzenia. Nie będzie! Kurczę. Nie ma jedzenia i nie będzie. Będziecie głodować. Zaraz jak będzie. Będzie do żarcia. O, zaszaleję rybę wam. A nie, czekajcie, nie kupię. Ej, ile ona kosztuje? Kpina. No, odejdź się. Oni zjechali, to było się warto by do nich przyłączyć. Coś mi migło. Gdzie te ścierwa pojechały? Nie masz. On jest marszałkiem, czyli zaraz będzie krucjata. Obronili? Matko Boska! Co za pała? Ja z nim nie wygram, on ma takie doborowe oddziały, że masakra. To jest kpina, że ja mam z nim walczyć. To będzie sromotna porażka. Już pewnie tutaj szarżuje. No widzicie, to na przodzie to jest kawaleria. To jest cholerna kawaleria. I to jest cholernie silne. Co już mi się innego wyciukali? Oj, łop! O, panowie, panowie! Oj. Thank you.
Wow, wow, wow. Jasna cholera, przegraliśmy. No to pięknie! A się wpakowałem! Matko boska! Jeszcze gejzerowo stop parabla. No nie, ale patrz jak oni nas ścierali, 33! Jedny! Powiedz do zapisu, czytaj. O Jezu, może nawet rozczulać nie będę, tylko od razu puszczę wszystkich do ataku, jak leci. Okay, jeśli tutaj zatrzymają. Ty nie. O, jakie cwaniaczki. Ja też jadę. Wow! Koń padł martwy. Martwy! Dawać mi go! Dawać! Jak to niskie? Jestem zawodowym... Ała! Głupi koń. Głupi koniec. Taki kurde berserk. Ja się z wami gnidy rozprawię. Czekaj, na którego złapię. Dawać konia. To kur... Dobrze, moi chłopi. Mam nadzieję, że nie miałem strat jakichkolwiek. O, miałem na wzorce Jolinników, a szkoda. No poważnie! Co jaja robisz w śmieciu? Zatrzymaj się, kmiocie! No co za kmiot? Bo mieli żarcie tutaj. Nie, nie werbuj zapas. O, końcowe znaki ceny. Nie wiedzę. Opłaca się, tylko trzeba ciężko czasem znaleźć po prostu. Jaką ja mam prędkość. 5-0. Wow! Piechu rasz mi. Będzie duża bitwa, jak go złapię. O, o! Oj, ja nie mam konia, a to rura. To żeby moi żołnierze mieli konia, a ja nie. Ej, ej, panowie!
Miażdżyć! Jednego zabiłem. Propsy dla mnie. Weteran, to jest już taki gej, że berserk. Po prostu. Pojmi. Świetnie. Na trzecią optyka, gdzie jest jakiś turniej i jeździ po turniejach. Handlarz niewolników, ale to jest ten Ramon, to nie. Bo od niego wszystko leci po 50, cwanie. Tak se każe płać. Chciałem się spytać. Podwieźć tawernę. Nie tawernę, wyjść na arenę, głupi. Tak, cześć, cześć. 26 minut, o jeden. Dobra. To ja się z wami żegnam, zachęcam do subskrybowania i oceniania. No to pa, cześć i na razie.